Jak najbardziej uważam, że decydujące znaczenie dla wolności ma słowo i dla zdrowia państwa. I te dwa słowa właśnie, słowo plus słowo i słowo wolność, bardzo się ze sobą wiążą. Ja dzisiaj, i za chwileczkę postaram się powiedzieć dlaczego, natomiast chciałam powiedzieć, że dzisiaj miałam właśnie taką próbkę, czym jest wolność słowa w Polsce po 25 latach od 1989 roku, bo muszę państwu powiedzieć, że zostaliśmy usunięci siłą przez policję dzisiaj z miejsca widocznego dla publiczności, z takim transparentem Polish President Murdered in Russia, polski prezydent zamordowany w Rosji, w języku angielskim. I to ta scena, która się rozegrała dzisiaj na Placu Zamkowym, była bardzo symboliczna i bardzo dużo mówiła w ogóle o systemie, w którym my żyjemy, proszę państwa, takim systemie alibi. Do momentu, do którego jeszcze można użyć uzasadnienia w granicach popularnie pojmowanej demokracji, wolności, do tego momentu te argumenty są używane, ale tak naprawdę nie chodzi o te argumenty, tylko chodzi o osiągnięcie celu, o zastosowanie pewnej przemocy. I dopóty można to uzasadnić w granicach prawa, w granicach normy, to się to robi, a kiedy już nie można, to się używa środków nadzwyczajnych. Tak było w przypadku w 92 roku, kiedy tak jest, kiedy usuwano rząd Olszewskiego, kiedy nawet unieważniano uchwałę podjętą przez Sejm, kiedy już nie można było w granicach prawa odwołać decyzji posłów, to odwołano się już wtedy do nadzwyczajnych środków. Tak też jest moim zdaniem, jeśli chodzi o wybory w Polsce. To znaczy, dopóty ta propaganda medialna może sprawić, że ludzie sami z siebie głosują, tak jak grupa interesów chce, to do tego momentu pozostawia się tak zwaną wolność wyboru, ale od momentu, kiedy przekracza się już tą granicę i te wybory są nie takie, jakby ta grupa oczekiwała, to wtedy już wchodzą nadzwyczajne mechanizmy, mechanizmy fałszowania wyborów, do których w Polsce dochodzi, na które są dowody. Ja osobiście, kiedy pisałam artykuł o tym przed poprzednimi wyborami, zbierałam taki rejestr fałszerstw wyborczych i muszę państwu powiedzieć, że to jest ta skala jest i reakcja, nawet nie skala tych fałszerstw, nie metody, ale reakcja sądów na to, reakcja czy całkowity brak reakcji, ignorowanie, a też brak reakcji wobec potencjalnego zagrożenia, no bo jeśli wiadomo, że zostały sfałszowane wybory w bardzo dużym stopniu, na przykład w danym okręgu i ci ludzie domagają się, dobrze to wobec tego i udowodnili to, doprowadzili do udowodnienia tego i domagają się sprawdzenia tego w okręgach sąsiednich, a sąd odmawia tego, czyli całkowite tak ignorowanie tego problemu, a nawet takie pilnowanie tego, żeby być może to właśnie się wydarzyło. To jest ten system alibi. I tak samo dzisiaj miałam taką próbkę, jak stanęliśmy z tym transparentem w miejscu widocznym, to policja podeszła do nas i poprosiła o zmianę tego miejsca, ponieważ to miejsce nie jest bezpieczne dla nas, ponieważ stoimy na murku. No to skoro stoimy na murku i to miejsce nie jest bezpieczne dla nas, to zaproponowaliśmy, że staniemy w poprzek chodnika. Zejdziemy z tego murku, ale staniemy w poprzek chodnika. No to wtedy też nie możemy stanąć w poprzek chodnika, bo wtedy
Wtedy zasłaniamy widoczność i stwarzamy zagrożenie dla bezpieczeństwa gości. I wobec tego to też nie jest możliwe. Na co zaproponowałam, dobrze, to wobec tego my staniemy sobie pod murem, czyli nie zasłonimy żadnego widoku nikomu, ponieważ ten mur i tak już zasłania ten widok i nie będziemy stanowić żadnego zagrożenia ani dla siebie, nie ma tam ani murku, ani też nie ograniczymy widoczności. No to wtedy już doszliśmy do tego momentu, kiedy padła odpowiedź nie, bo nie. Po prostu. Więc to jest też bardzo charakterystyczne dla systemu, w którym żyjemy. Jaka była wasza odpowiedź na nie, bo nie? Nasza odpowiedź była, skoro nie, bo nie, to nie. Więc zostaliśmy usunięci siłą. No ale proszę państwa, policja była silniejsza od nas. Muszę państwu powiedzieć to z bólem. Więc to oni osiągnęli swój cel, a nie my. Słowo i wolność to są po prostu, to jest nierozerwalna para pojęć i chciałabym wyjść na początku od znaczenia, od znaczenia, od sensu słów. Powtarzam to niemal na każdym spotkaniu i będę uparcie to powtarzać, bo wydaje mi się to niezwykle takie trafiające w punkt, że kiedy słowa tracą sens, ludzie tracą wolność. Kiedy słowo traci swoje znaczenie, to my w zasadzie przestajemy się poruszać w rzeczywistości prawidłowo. I mogę to porównać do czasów, kiedy msze księdza Jerzego Popiełuszki były nazywane seansami nienawiści, do czasów, kiedy górnicy w kopalni Wujek byli nazwani, nie, czyli osoby upominające się o wolność i demokrację, protestujące w imię godności człowieka, były nazywane terrorystami, którzy pod ziemią po prostu uprawiają swój proceder. Tak samo w tej chwili te słowa tracą sens na naszych oczach bez naszej reakcji. Bo czymże jest nazywanie, nie tylko nazywanie, bo właśnie dlaczego to ma takie gigantyczne znaczenie? Właśnie odniesienie się i ustalenie znaczeń słów. Dlatego, że od tego to jest punkt wyjścia do działania. Tak? Jeśli nie nazwiemy, jeśli mamy kłopot z nazwaniem generała Jaruzelskiego, tak, zbrodniarzem, kim był w rzeczywistości i pozwalamy, żeby on przez część środowisk, czyli wszystkie szkoły, które uczą dzieci, przez media mainstreamowe, przez również prezydenta, który znowu potwierdza moją teorię, że od dawna mam podejrzenie, że jest rosyjskim agentem, a w każdym razie mówi językiem rosyjskiej demokracji. Dzisiaj znów przemówił o tym, że o pojednaniu z narodem rosyjskim, że jest wciąż dla nas wyzwaniem. To i odniósł się do sytuacji, w której Putin właśnie jest w trakcie napaści na Ukrainę. Więc tenże prezydent, co do którego mam duże podejrzenia, czy działa w interesie Polski, chowa z honorami tego sowieckiego generała, który odbierał rozkazy bezpośrednio z Moskwy, i czyli swoim autorytetem staje, jakby zaświadcza, tak, że to jest człowiek, któremu należy się oddać honor, tak? Nie zbrodniarz, tylko bohater, tak? Słowa zmieniają swój sens i wtedy my tracimy wolność, bo wtedy ci, którzy protestują przeciwko temu, są zamykani do więzienia albo w każdym razie aresztowani, albo spisywani, tak jak ci, którzy protestowali przeciwko majorowi Baumanowi, to oni są prześladowani, oni są poddani egzekucji prawa,
A prawo staje po stronie tego zbrodniarza majora Baumana, który z bronią w ręku zabijał, likwidował z wielkim, tak jak jest w dokumentach, z powodzeniem bandy, czyli żołnierzy wyklętych, to ten zbrodniarz, on jest chroniony przez policję, zaczyna się od słowa. On nie jest zbrodniarzem, on jest profesorem. I w związku z tym, skoro w ślad za słowem idzie czyn, policja przychodzi i kogo aresztuje, kogo prześladuje później sąd? Sąd prześladuje tych, którzy upominają się o godność człowieka, o wolność, o to, żeby zbrodniarz nie miał wstępu na uniwersytet, nie przemawiał do młodych ludzi jako autorytet. Ale to ten zbrodniarz jest witany z honorami, bo został nazwany zupełnie inaczej niż powinien był być. Tak? Kiedy słowa tracą sens, ludzie tracą wolność i to znaczenie słów, pilnowanie znaczenia słów, nazywanie rzeczy po imieniu ma ogromne znaczenie, zarówno dla naszej historii, jak i dla współczesności. I to jest jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć. I druga rzecz w kontekście zagrożeń nie odnosi się do znaczenia słów, tylko do wolności głoszenia poglądów, przekonań, głoszenia słowa. To z tym w Polsce jest bardzo źle. W Polsce mamy jakby dwie takie sfery, które w potężny sposób ograniczają wolność słowa. I pierwsza sfera to jest ta sfera klimatu, atmosfery, właśnie takiego klimatu nienawiści, takiego zaszczucia tych ludzi, którzy mają inne poglądy niż chciałaby władza, i głoszą te poglądy i wyrażają jakąś swoją krytykę. I to jest ten klimat, który panuje właśnie to, że ten klimat, który powoduje autocenzurę, ten klimat, który powoduje, że powoduje jakieś żarty w towarzystwie, powoduje taką atmosferę, w której raczej ci, którzy są słabej konstrukcji psychicznej, wycofają się albo nie będą głośno mówić, wyrażać swojego zdania. Ale druga część to jest system. I ten system polega na właśnie, ja uważam, że bardzo dużym zagrożeniem dla wolności słowa są sądy, niezlustrowane sądownictwo w Polsce. Ten system polega na siatce grup interesów, czyli zwalnianiu właśnie nie tylko dziennikarzy z pracy, ale zwalnianiu ludzi, poszczególnych ludzi z pracy za poglądy. Ten system, który powoduje, który wreszcie jest jedną wielką machiną mainstreamowych mediów, resortowych mediów ufundowanych na kapitale postkomunistycznym, które spójnie kłamią i spójnie przemilczają pewne fakty. Wreszcie system, który nie pozwala rozwinąć się mediom niezależnym ponad pewien poziom. Bo tutaj widzimy wspaniałych ludzi, pełnych poświęcenia. I tutaj mówię z wielkim szacunkiem, kłaniam się Państwu z Blok Pressu i z wielkim szacunkiem do Grzesia Kutermankiewicza, do wszystkich z Państwa, którzy tutaj przyszli z kamerami, ponieważ to jest piękna, szlachetna reakcja na tą potrzebę, którą Państwo dostrzegacie, kosztem własnego życia, reakcja na ten brak właśnie, na to, że te media mainstreamowe po pierwsze kłamią, a po drugie mają ogromny wpływ na naszą rzeczywistość. Ale zła wiadomość jest taka, że ten system nie pozwoli, jeśli my czegoś nie zrobimy, nie pozwoli nam się przebić, państwu nam, przebić się poza pewien poziom, poza którym już stalibyśmy się zagrożeniem
takim, że ludzie mogliby usłyszeć nas w masie i sobie samemu wyrobić zdanie i opinie na pewne, na różne sprawy dotyczące polskiej rzeczywistości, mogliby to zrobić samodzielnie, porównując różne zdania i poglądy. A jak to jest skonstruowane? No, po pierwsze, samo powstanie tych mediów, tak jak powiedziałam, na bazie postkomunistycznego kapitału, czyli te media reprezentują określone grupy interesów, ale w tej chwili to się odbywa za pomocą systemu finansowania mediów, za pomocą zamkniętego obiegu reklamy. Nawet jeśli jakieś medium przekroczy tą pewną granicę i stanie się w miarę profesjonalne, myślicie Państwo, że będzie otrzymywało reklamy na poziomie takim jak te media mainstreamowe? Nie, dlatego że znów tutaj wchodzi mechanizm nieczysto rynkowy, tak żeby, dobrze, to ja dam reklamę i dotrę do bardzo dużej ilości ludzi, nawet o niezwykle atrakcyjnym profilu dla reklamodawcy. Bo na przykład Telewizja Republika ma bardzo atrakcyjny profil widza. Wykształceni, z dużych miast. Właściwie trudno to nawet się powoływać na to, ponieważ uważam, że to jest niezwykle upokarzające, bo to jest też narzędzie walki politycznej, że ci ludzie, którzy mają złe poglądy, to są ci starsi, z małych miast, niewykształceni, co sączy jednocześnie taką pogardę, przemyca pogardę dla drugiego człowieka ze względu na to, że on na przykład jest może trochę mniej wykształcony. Nieważne, zostawiam to na boku. Chodzi o to, że Telewizja Republika ma niezwykle atrakcyjny profil widza. Ale myślicie Państwo, że łatwo jest przebić ten zamknięty obieg reklamy? Dzisiaj Państwo Karnowscy piszą o dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Tak? Panowie Karnowscy piszą o dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Nie ma wolności bez dotacji spółek Skarbu Państwa czy reklam państwowych. Tak? To jest zamknięty obieg, który polega na, z jednej strony na finansowaniu, a z drugiej strony na karaniu niepokornych za pomocą sądów, kar pieniężnych i też kar, które mają wpływ, bezpośredni wpływ na życie człowieka. To są największe zagrożenia, już widzę, że muszę kończyć. O drogach naprawy mam nadzieję, że usłyszę tutaj od Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ewa Stankiewicz.